Startujemy z kolejną mapą po stronie lewej. W kolorze czerwonym jest Spirit, jego przeciwnikiem natomiast w dniu dzisiejszym jest For Yumi. To nie jest Protoss, jest obrzydliwy fuj Protoss. Bo jak wszyscy wiemy, Protossi są fuj. Nic tak nie łączy Terrana i Zerga jak nienawiść do Protossa. Nawet jeżeli Protoss nic ostatnio nie wygrywa, jest dość bani, jest słaby, to nic tak nie łączy i nie będzie łączyło jak nienawiść. Używajmy tradycyjnych ników, też można oczywiście tradycyjny nick do Spirita, czyli proszę Państwa, Beata Maria. Dobra. Chodźmy, zobaczmy, pójdźmy, co się będzie działo, ale kiedy jeszcze tutaj gra leci, to ciekawi mnie jedna rzecz, że spróbuję coś nagrać, ale może nie będziemy puszczać muzyki na YouTube, bo znając mnie i moje szczęście, zablokują mi to. A już chciałem puścić Home Tonight. Home Tonight byłoby w sam raz w tej sytuacji. No nic, słuchajcie, Terran kontra Protoss, mapa mecz numer 2 dla naszego polskiego gracza. Ja tutaj miałem otwartą Wikipedię, żeby zobaczyć, jak wygląda ogólnie tabelka, ale znając mnie i moje życie, to ja zawsze zapominam o takich rzeczach. Oraz chciałem zauważyć, że chyba lek na ADHD zaczął działać właśnie. Jak wygląda grupa C, w której jest Spirit? Otóż tak, jedna wygrana Spirita, tak, Spirit wygrał 2-0 ze Stefano, For Jumi wygrał z Showtime'em 2-1. Okej, to jest, w takim razie to jest bardzo ważny meczyk. To jest mecz dwóch wygranych graczy. Musi Polak teraz wygrać, bo będzie w nieprzyjemnej sytuacji. Będzie niebezpiecznie, jeżeli chodzi o zajęcie tego drugiego miejsca w grupie lub pierwszego. Skilius też wygrał swój mecz z Baby Marine, ale tak jak patrzę, co jest dosyć ważne, zarówno Forgeum, jak i Skilius potracili przynajmniej jedną mapę podczas swoich gier i to jest ważne, jeżeli będziemy później patrzyli, kto na przykład z drugiego miejsca ma wyjść. Tak jak wczoraj, trzech graczy walczyło o jedno miejsce. Harmstern, DNS, Elazer. Wygrał Harmstern. Mimo że miał taką samą ilość wygranych gier, bo miało jedną mapę więcej wygraną od przeciwników. I to tyle. To wszystko, co wystarczyło. Dobrze, to teraz tak, jest Spirit for Jumi. Później będziemy mieli Spirit kontra Skilius, Spirit Baby Marine i Spirit kontra Showtime. Ja do Spiritu się nie zbliżam dzisiaj raczej. Nie, bez alkoholu. Alkohol to zło! I trzeba go lać w mordy, czy jakoś tak tam to było, nie pamiętam. Okej. Co tutaj będzie się w tej grze działo? Dawno w sumie PvT oglądaliśmy jakiś czas temu. Myślę... Nie przypominam sobie PvT za bardzo. No nie bardzo. Okej. Bardzo ładnie tutaj Forge mi złapał tego Reapera. Nie ma takiego skautowania, nie ma kombinowania. Nie wypada takich rzeczy robić. W międzyczasie Steam u Spirita się szykuje, a ja teraz cały czas myślę o czymś. I czy to ma sens, o to, o czym ja myślę? Ja myślę o tym, żeby skoczyć w przerwie do kuchni i do airfryera wrzucić pierogi z mięsem. Tylko właśnie teraz jest problem. Nie wiem, czy pierogi z mięsem, czy pierogi z grzybami i z kapustą. I to są te rzeczy, które no, są problematyczne w trakcie... tego turnieju. To są te ważne rzeczy. Dokładnie, to są problemy, dla których są ludzie na streamie. To jest Home Story Cup. Tu się mówi o jedzeniu albo je się na streamie. To tylko i wyłącznie o to. Ale kiedy już spojrzymy na grę raz na pewien czas, się ma YouTube swoją drogą, to zobaczymy, że pojawiają się nam Feniksy.
Immortal i będzie pewnie przejście w kolosy. Feniksy są o tyle przyjemne tutaj dla Protosa przeciwko Tyranowi, że jeżeli Tyran będzie chciał za bardzo dropować, a Feniksy będą żyły, no to będzie to wszystko przechwytywane. Czy audio się właśnie zmieniło przed chwilą, czy to po prostu, jak już mówiłem, moje uszy, które są przeziębione, mają problemy? Chat mi nie odpowie. Może YouTube odpowie. Dobra, szykuję się push. Zobaczcie, czego w tym pushu nie ma. Nie ma żadnych medivaków, bo no, bądźmy sobie, przynajmniej nie było medivaków. Nawet jeżeli się pojawią tam te medivaki, to one będą szybko ściągnięte. Może dlatego ich w ogóle tutaj nie zabiera teraz, bo nie ma sensu. Szczerze, to ten push raczej nie ma prawa nic wielkiego zrobić. Kolos już wyskoczył. Okej. Są już medivaki. Ja tego nie widzę. Spirit, ja tego nie widzę. Ja bym chciał to widzieć. Czekajcie, może okulary wyczyszczę, to może zobaczę, ale nie widzę tego. I tyle. Kolejny kolos w drodze. No już dwa kolosy. Dwa to już są imba. Dobra, cztery. Wujek MC mówił, że cztery kolosy to są imba, nie dwa. O tak. O, błąd. Nie zniszczył, ale trochę jednak tarczy poszło, prawda? Tyle dobrego i dzięki temu nie może padać do przeciwnika jak tylko chce. Przechwycony proxy pylon. Co to za kombinowanie? Jakieś proxy tutaj stawianie. Nima! Trzymać się swoich granic! Co oni sobie myślą? Wikingi zaczynają się pojawiać. Wikingi się przydadzą zarówno na te Feniksy, jak i, no chyba co ważniejsze, na cudne, piękne kolosy. Im mniej kolosów, tym człowiek jest szczęśliwszy. Przy czym jedna taka rzecz, jak na to popatrzymy, to te Feniksy na razie się za bardzo nie przydały. Nie, inaczej, nie spłaciły się. Nie wiem, czy one sprawiały, że przeciwnik nie zaatakuje, no ale na pewno się nie pospłacały. Jeżeli chciał atakować. Okej, armia bardzo podobna. Plus jeden do ataku dla Pola. O, jeszcze kolejne ładne uderzenie. Nie dość, że zeskautowało, to oczywiście tarczę. O, dobra, dwa Feniksy padły, więc pamiętajmy, że duża część tej armii jest w część armii Protosa jest w Feniksach, które będą średnio tutaj sobie radziły z ubijaniem Marinesów i Maruderów. Obstawiam, że Spirit jednak weźmie na cel... O, właśnie, aj! Teraz chyba nie do końca to miało być. Przydałoby się tych kolosów pozbyć, prawda? Pozbędzie się kolosów, będzie można coś dalej kombinować. SV-ki są ściągane w międzyczasie do walki. No i zobaczymy, armia jest dosyć podobna, ale Polak ma przewagę w upgrade'ach. Jest 1-1 i z tego co widzę, kolosy zaczynają tutaj topnieć, ale problem jest taki, że również armia naziemna Polaka zaczyna topnieć. Ląduje teraz wikingami, wyczyści tutaj te stalki jak najbardziej. 17 SV-ek zabitych. Jest GG. Dlaczego? No bo nie rozwalił nic więcej. Armia całkowicie się wyczyściła i pa, pa. Kolejna mapa się zaczyna. Spirit kontra Forjumi. Wczoraj o tym mówiłem, ale powiem jeszcze raz, bo nie wszyscy byli na streamie. To jak szybko się te mapy ładują teraz. Coś pięknego. Jak ja sobie przypomnę te czasy, kiedy spokojnie minutkę, dwie się czekało, aż gra się załadowała. A potem już przechodziło z minutki dwóch na 3-4 i teraz pytanie, komu gra się popsuła? Kto był tym, który popsuł grę? No i modliłeś się, że to nie byłeś ty, bo później jak się w końcu ciebie wywali z gry, to wtedy, jak się gra załaduje, pokaże, co się dzieje. No dobra. 1-0 dla Spirita.
prawidłowo, wszystko idzie zgodnie z planem. Realnie, żeby tutaj awans, no trzy, jeżeli musi Polak wygrać przynajmniej trzy gry pełne, jest w połowie wygrywania drugiej. Nice. Nie mówię, że wygra, ale jest w drodze, tak? Tak. Jeżeli wygra te trzy, no to jest to minimum, żeby myśleć o awansie. Wygranie czterech, spokojnie awansuję, może z pierwszego miejsca, może z drugiego, ale wygranie czterech to już jest pewność. Okej. Okay. SCV-ka będąca bardzo upierdliwą istotą, no skoro i tak zeskautował turnie dobrze, może sprawić, że przy nim kolejną sam SCV-kę ściągnął i nie wydobywał. Okej. Mapa nazywa się Side Delta. Wczoraj bardzo mocno ubolowałem, że wszystkie te mapy są identyczne. Układ jest po prostu taki sam. No dobra, jasne, natural jak to natural. Później trzecia baza, czwarta baza, wygląda tak samo. Później środek trochę może się różnić, ale i tak, no jakby od tego samego wzorca wzięli, odbili wszystko. Smutne to, nie podoba mi się to. Gdzie są to śmieszne, dziwne, głupie mapy? Star Station była chyba taka? Jedna mapa, gdzie bardzo blisko było przejazdem powietrzem. Można było bardzo blisko się dostać między jedną a drugą bazą główną. No, dołem trzeba było tuptać, tuptać, tuptać i tuptać. Na samiutkim dole pamiętam, ty pokażę na minimapie, tu była jedna baza. Tu była druga baza, tutaj była wielka przepaść, a tutaj na dole był goldzik. A jeszcze tu u góry była taka jedna baza do przejęcia. Pamiętam, że lubiłem mecze na tej mapie, bo zawsze było coś ciekawego. Nie mówię teraz o pro graczach, tylko ja lubiłem na niej grać, zawsze coś tam się działo. Okej. To co tu dalej będzie w takim razie? Na razie nic ciekawego dalej nie będzie. Lekki skaucik, zauważmy, że nie dał rady uciec, adepka nie uciekła, zostanie więc ubita, a tutaj poatakował trochę. No, popatrzmy. Nie, nie skakać. Tu ubite, tu ubite, tu ubite, tu ubite, ale nic nie zabite. Wszędzie po trochu, ale nic z tego sensownego nie wyszło. Będzie można naprawić, będą żyły sobie dłużej. Ważne też, że pamiętał o naprawie tego Heliona, bo bez Heliona to jednak duży przypał. No dobra. A ja sprawdzę w tym czasie, kiedy meczek się tutaj nam rozkręca, sprawdzę drabinkę, jak to tam wygląda. Jakieś nowe mecze? Coś tutaj gdzieś? Nie, nic, na razie cisza i spokój. Na razie nikt nic więcej nie zrobi. Okej. Trochę smutne, że czat siedzi i się nie odzywa cicho. Wcale nie rzucam cienia na niego, że ja tutaj nie mam delaya i z nimi gadam. Ile chcę, a oni nic, a później marudzą, że Emil StarCrafta nie komentuje, ale nawet nie chcą ze mną zagadać. No, tyle chciałem tylko powiedzieć. Dobra, Warpin, 4 gatey, zeloty są wrzucane. Szarża na tych zlotach jest, czy Polak jest gotowy do w sumie dobrze się tutaj ustawił. Tak Fordium jest średnio, może wyjść teraz i ten atak no nie będzie zbyt udany. Ten atak w ogóle nie był udany, a w międzyczasie mieliśmy dropy z dwiema minami. Okej, mamy Templars Archive. No nie udał się ten atak, szczerze powiedziawszy. Całkowicie się nie udał. 6 zlotów zabitych. Za
dwóch kamarinsów i jedną SCV-kę. Dwie SCV-ki. Jedna, dwie, trzy, tam bez znaczenia. Ała, ja tutaj sprawdzałem, co się dzieje, właśnie 15 SCV-ek zostało ubitych. To chyba nie tak miało być. Oj, chyba na pewno nie tak miało być. Nie, no ja żartuję sobie z tym czatem. Spokojnie. Jasne, u Indiego jest więcej ludzi na kanale, jest wszystkiego. Do tego wszystkiego będę szczery, ja mam aktualnie promocję na głównej Twitcha, więc was jest tam mniej. Luz, naprawdę. Oglądajcie, bawicie się, ja też chciałem oczywiście pożartować z tym. Niech każdy ogląda jak chce. High Templary jest to... Ej, no nie mówcie mi, że on będzie robił dropy z High Templarów. To naprawdę był taki fajny old school. Tylko, że kiedyś to się robiło trochę inaczej. Warpowało się 4 High Templary gdzieś pod bazą. Wjeżdżało się tam, rzucało się stormy, bo był Kaidarian Amulet, to się nazywało. Upgrade, który sprawił, że jak warpowałeś złota, to od razu była energia na storma. I podałeś, rzucałeś 4 stormy. Po czym warpowałeś, po czym zmieniałeś High Templary w Archoniki i kończyłeś resztę. Oj, bardzo ładnie znowu ten... Ten Raven świetnie się tutaj sprawdza. Ile już mamy? 4 zabite jednostki. Dobrze jest. Zobaczmy, że Spirit, no jakoś tak nie licząc tych, Spirit lekko harasuje, ale nie wychodzi większą armią, co nie? Dobrze tu widzę? No dobrze widzę. Nie śpieszy mu się, no i spoko. Dobra, próba teraz ataku, ale w międzyczasie mamy ustawione 2 siege tanki, więc no tu nie ma nawet jak podejść. Bardzo by chciał, ale to się jednak nie uda. Armia o 30 prawie punktów mniejsza. Jeszcze obserwera stracił na dodatek, więc nie będzie miał dobrej wizji. No, spróbuję zaatakować. Upgrade plus 1 do ataku dla Terana, plus... O, jeszcze te miny ustawił. Ole te miny teraz pojadą. No i z miny zrobiły swoje... stormy u góry rzucone, te stormy przydałyby się na dole. W końcu jest jakiś... Tu mógł... O, teraz były piękne stormy. Nie zostaje nic innego, tylko podnieść i uciec z tą armią, ale Forgiomie zobaczy 28 punktów armii do 80. Ogólnie 2 razy większe zaopatrzenie u Polaka. No tak chyba nie. A w tym czasie jeszcze widzimy 3 SCV-ki zostały zabite, więc najprawdopodobniej tam był zrzucony wieżyczki. Więc no, nic tam ciekawego się nie udało wykombinować i zrobić. A teraz idzie miazga. Teraz to, co się zbiera, to proszę państwa, idzie miazga. Nie masz szans się tu wybronić? Ma jakieś High Templary? Nie widzę tutaj za bardzo w tej armii High Templary. Jeden jest, który nie ma za bardzo nawet energii na cokolwiek, więc nie ma o czym tu rozmawiać. Nexus będzie zniszczony, będziemy mieli 2-0 dla Spirita i Piotr Beata Wolkiewicz bardzo ładnie do przodu tu idzie. O, są High Templary, żeby Echo zniszczyć. To fajnie, to ładnie, to nawet bardzo fajnie i ładnie. Jeszcze Warping Zotów 17-16 SCV-ek zniszczonych. Problem jest tego rodzaju, że Echo się właśnie wyzerowało, wyrównało, a miazga jaka była, tak była. GG, Polak wygrywa 2-0. Prawidłowo, tak miało być. Tak powinno być.
Do usłyszenia, do zobaczenia na YouTube. Zapraszam do subskrypcji i followowania kanału oraz zostawiania komentarza, lajka i tak dalej. To bardzo pomaga w rozwoju kanału.